washed up stars, but things gonna be good. We got everything we need in our neighborhood. No fancy cars. Remember when we were 15, smoking in the park? Never really noticed you, but I was falling hard. Remember Jimmy's pickup, drunk driving in the dark. If I think about it now, we didn't think at all. We're living in our own little Hollywood. We're washed up stars, everything's gonna be good. We got everything we need in our neighborhood. No fancy cars, everything's gonna be good. Nazywam się Jakub Hracałek, jestem właścicielem marki TJW. Tak jak w poprzednim odcinku, który kręciliśmy u Przemka Klimczaka w sklepie DFL w Jastrzębiu-Zdroju, zapowiadaliśmy wizytę w zakładzie produkcyjnym u nas w Kruszwicy. Tak więc jesteśmy i dzisiaj chciałbym przedstawić Wam trochę schemat produkcyjny, trochę nasz zakład produkcyjny, w jaki sposób produkujemy granulaty dla gołębi. Chciałem opowiedzieć o nowym produkcie, który wprowadzamy dzisiaj na rynek, o granulacie Adeno, który istnieje od zeszłego sezonu i cieszy się coraz większą popularnością, oraz o paru osobach, które dołączyły do naszej drużyny i które będą lotować razem z nami w tym sezonie. Może zacznę od produkcji. Na pewno z Wiktorem później przedstawimy od środka zakład produkcyjny, pokażemy, w jaki sposób są produkowane granulaty, w jaki sposób są pakowane, w jaki sposób w ogóle przebiega cały schemat produkcyjny. Jest parę rzeczy, które fajnie by było, jakby każdy zobaczył, w jaki sposób to powstaje, i myślę, że każdy chętnie obejrzy całą naszą linię produkcyjną, ale to już za chwilę. Może zaczniemy teraz od tego, w jaki sposób to się wszystko dzieje. Może zacznę od tego, w jaki sposób działamy. W tej chwili działamy w systemie GMP+. Jest to tak zwany, jest to certyfikat, który zapewnia nam bezpieczeństwo produkcji, bezpieczeństwo i jakość tej produkcji. Ten certyfikat od nas wymaga wszystkich certyfikatów bezwzględnie od każdego dostawcy. Jeżeli kupujemy zboże, jeżeli kupujemy jakieś komponenty, jeżeli kupujemy fosforan czy kredę, nawet paszową, musi ta kreda mieć każdy ten komponent certyfikat, i my ten certyfikat za każdym razem do każdej dostawy musimy przechowywać tak długo, jak jest, jak wymaga tego prawo w tej chwili paszowe w Polsce. Jest to 6 miesięcy albo tyle, ile przewidujemy okres przydatności do spożycia. Przejdziemy potem, pokażemy także magazyn próbek, w którym te wszystkie komponenty są przechowywane. Przechowywane są także w tym magazynie próbek wszystkie wyprodukowane przez nas komponenty. One są przechowane przez minimum 6 miesięcy. Zobaczymy to wszystko. Ale może przejdźmy do stricte do produkcji właśnie produktu Adeno. Mikrogranulat Adeno jest to produkt skierowany stricte na loty gołębi młodych, dla hodowców, którzy chcą zabezpieczyć swoje gołębie, którzy chcą w bardzo dobry sposób odchować te gołębie i nie chcą mieć problemów związanych między innymi właśnie z syndromem Adeno. W jaki sposób zabezpieczamy przeciwko temu problemowi? Problem Adeno jest mocno skomplikowany, bo jest to syndrom paru chorób, które można powiedzieć, kiedy trafiają na podatny grunt, wtedy one najlepiej atakują. My w produkcie staramy się zapobiec tym wszystkim infekcjom i wymóc jak najbardziej odporność młodego organizmu, i poprzez to wszystko zabezpieczamy właśnie organizm młodego gołębia przeciwko Adeno. W produkcie znajdują się, tak jak już wcześniej mówiliśmy, maślan sodu. Jest to środek, który zabezpiecza nam organizm przeciwko kolibakteriozie oraz bakteriom beztlenowym. Działa on bezpośrednio w jelicie cienkim i grubym ptaka, bardzo silnie właśnie bakteriobójczo. Kolejnym produktem są beta-glukany, czyli
produkty pochodzenia drożdżowego. Są to produkty, które należą do polisacharydów, które wyzwalają właśnie tą własną odporność organizmu. Jest tam pełna dawka, która właśnie ma za zadanie tą odporność jak najbardziej wywołać. Dodatkowo produkt jest zabezpieczony też przeciwko kokcydiozie, naturalnym ziołowym produktem, oraz zawiera detoksykant, który usuwa toksyny z organizmu. I detoksykant też jest naturalnym produktem na bazie ścian komórkowych drożdży, które mają właśnie za zadanie wyłapywać w przewodzie pokarmowym metabolity toksyn i usuwać je wraz z kałem na zewnątrz organizmu. No, na chwilę obecną z produktu, można powiedzieć, zadowolonych jest bardzo duża rzesza hodowców. To grono hodowców poszerza się na chwilę obecną. W tym sezonie będzie razem z nami działał Leszek Pielesiak, leci w tym roku na naszych karmach, Krzysztof Trzaskalik z Golasowic, Paweł Góral z oddziału Tczew i wielu innych hodowców, którzy przekonali już się i w tym roku także będą lecieć na naszych produktach. Myślę, że referencje takie jak oni mogą spokojnie każdemu wystarczyć i naprawdę wystarczy się tych osób zapytać, w jaki sposób te karmy podawać, w jaki sposób to wszystko działa. My zalecamy, żeby tą karmę podawać, ten mikrogranulat, w ilości 30% w diecie dziennej. Można go podawać jako osobny posiłek, można go podawać wymieszanego z karmą bezpośrednio. W każdy sposób jest dobry, byle gołębie pobrały odpowiednią dawkę, ponieważ te wszystkie produkty, które znajdują się w środku, o których mówiłem, no muszą być w odpowiedniej dawce dostarczone do organizmu, żeby zadziałały. Jeżeli damy te 30%, na pewno możemy być spokojni, że nasze ptaki będą dużo bezpieczniejsze, dużo fajniej się będą odchowywały. Oprócz dodatków, o których mówiłem, oczywiście w produkcie znajdują się mikro, makro elementy, odpowiedni kompleks witamin dla młodego organizmu, a także bardzo wysokiej strawności białko, które też powoduje to, że organizm ma mniejszy problem ze strawieniem tego wszystkiego i przebiega cały ten proces trawienia bezproblemowo, co też ma wpływ na odporność na infekcje, bo kiedy organizm słabo trawi produkty, powiedzmy białka są słabej strawności, wtedy też jest bardziej podatny na infekcje, tym bardziej jak jest młody, jeszcze się rozwija. Zapraszamy wszystkich do skorzystania z naszej oferty i spróbowania granulatu AdenoStop. Za nieduże pieniądze, za 67 zł za opakowanie 20 kg, możecie spróbować, w jaki sposób odchowują się młode. Zapraszamy do wszystkich sklepów, które z nami współpracują. Lista tych sklepów dostępna jest na naszej stronie internetowej. Jeżeli jakiegoś sklepu nie ma, jeżeli nie macie czegoś w okolicy, chętnie udzielimy informacji, gdzie te produkty nabyć. Polecamy sklepy internetowe, na przykład sklep właśnie Przemka Klimczaka, sklep Defele, który na chwilę obecną za 175 zł wysyła darmowo paczki, więc można sobie skompletować jakieś zamówienie bez problemu na pewno i dużo łatwiej będzie nam spróbować. Wszystkich hodowców opolskiego z okolic Prudnika zapraszamy do sklepu Pawła Sławka, do gołębi odrzutowych, który też z nami współpracuje, też testował produkty na własnych gołębiach, jest zadowolony i wprowadził wszystkie nasze produkty do swojej oferty, więc jak najbardziej myślę, że możemy na chwilę obecną współpracować praktycznie już w tej chwili z każdym w Polsce. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, jak najbardziej służymy pomocą, są telefony, można dzwonić. My tych telefonów odbieramy dużo, bo dużo ludzi się na chwilę obecną interesuje tym granulatem. Zapraszamy do obejrzenia naszego kolejnego wideoreportażu, który nakręcimy w gabinecie weterynaryjnym, gdzie zaprezentujemy nasz najnowszy produkt, granulowany probiotyk Avipro, któremu poświęcimy cały odcinek, gdyż jest to najnowszej generacji probiotyk. Do tego jest to probiotyk, który jest granulowany, jest to absolutna nowość na rynku i chcemy każdemu pokazać, w jaki sposób go stosować, jak on działa. A wszystkich tych, którzy są niecierpliwi, zapraszamy na naszą stronę www. Oraz na fanpage'a
facebookowego, gdzie już są jakieś informacje o tym produkcie i można o nim poczytać. Teraz może przejdziemy do drugiej części naszego nagrania na linię produkcyjną, gdzie pokażemy, jak produkuje się mikrogranulaty tej odwu. Tutaj znajdujemy się w tak zwanej sterowni. W sterowni, jak sama nazwa wskazuje, wszystko sterujemy tutaj z komputera. Jest to takie, powiedzmy, miejsce, w którym zarządzamy całą produkcją. Tutaj znajduje się program sterujący, obsługujący całą naszą machinerię, w którym są wszystkie receptury, w których w tym programie możemy praktycznie wszystkim w naszej wytwórni sterować. W tym programie widzimy sobie tutaj od samego początku, można powiedzieć, cały schemat produkcyjny. Zaczniemy, tutaj są ważone surowce duże, takie jak zboża, pszenica, jęczmień, kukurydza czy inne produkty, powiedzmy masowe, które są ważone, nie wiem, po 100, 200, 300 kilo, 500 kilo. Tu jest druga waga, na której ważone są już takie dokładniejsze komponenty. Waga jest 300 kg, ważą się tam aminokwasy, witaminy, różne mikro, makro elementy, kreda, fosforan, czyli wszystkie takie dodatki. Tu jest trzecia waga, która waży nam 50 kg z dokładnością do 50 gramów, gdzie są dozowane już takie bardziej, że tak powiem, trudne do dozowania komponenty, jakieś pojedyncze aminokwasy, dodatki paszowe czy dodatki zootechniczne, które używamy też w naszych karmach. Na samym końcu jest waga taka z dokładnością 40 do 10 gram, gdzie są dozowane już takie najmniejsze komponenty. Tutaj wszystko, jeżeli to się zważy po kolei, zgodnie z recepturą oczywiście wprowadzoną do komputera, transportowane jest do jednego lub drugiego mieszalnika, zależnie na którą linię chcemy sobie to wymieszać. Jeżeli chcemy to dalej zgranulować, to transportujemy to do mieszalnika M2, który dalej na drugą halę transportuje towar poprzez przenośniki, różne kubełkowe redlery i magazynuje nam tą paszę nad granulatorem i przygotowuje potem sobie to wszystko do granulacji. A jeżeli chcemy tą paszę lub karmę w formie sypkiej, bez granulacji spakować, to od razu transportujemy to na mieszalnik M1 i po wymieszaniu, po zadanym cyklu mieszania, bo możemy sobie też ustawić, czy chcemy mieszać tą minutę, czy chcemy to mieszać 3 minuty, zależnie od tego, co robimy, jaką ilość, do każdej receptury jest przypisany odpowiedni czas mieszania. Standardowym takim czasem mieszania przy tych mieszalnikach to jest około 4 minut. Potem ten mieszalnik się wypróżnia i towar jest transportowany do wagopakowarek. Dodatkowo tutaj dozujemy jeszcze płynne surowce. Tu jest waga, która dozuje nam olej sojowy do mieszalnika bezpośrednio poprzez wtrysk oraz waga, która dozuje tak specjalny zakwaszacz, który też nam pozwala utrzymać higienę w tym mieszalniku i zapobiec jakiemuś tam jakimś problemom z paszą. Na drugim ekranie możemy sobie przejść do granulacji. Tutaj mamy miejsce, w którym byliśmy wcześniej, gdzie znajduje się granulator. Tutaj jest granulator i cały schemat tej naszej linii do granulacji. Jeżeli umieszamy sobie paszę, którą chcemy zgranulować, teraz akurat kończona jest pasza pierzeniowa właśnie dla gołębi, tutaj na tym silosie SG1 i transportowana ona jest do silosa nad granulatorem. Na początku oczywiście jest poprzez specjalny separator przepuszczona elektromagnetycznie, żeby w razie czego, jakby, nie wiem, jakaś nakrętka, cokolwiek odpadło z tych wszystkich naszych tutaj metalowych urządzeń, to żeby nie wpadło to na matrycę i nie zniszczyło nam sprzętu, to jest tam usuwane. Poprzez linię do granulacji, gdzie tutaj możemy sobie w tej chwili kontrolować wszystkie parametry, temperaturę, otwarcie zaworów z parą, amperaż prądu silnika, wszystko tutaj na bieżąco na ekranie widzimy. Po zgranulowaniu wszystko wchodzi do chłodnicy, ponieważ po granulacji ta karma ma temperaturę około 60-65 stopni. Wpada nam to wszystko ładnie do chłodnicy, gdzie jest wychładzane do temperatury 25-20 stopni, co też jest kontrolowane na bieżąco, żeby można było utrzymać jakość tych produktów. Jeżeli produkt już jest, że tak powiem, skończona produkcja, transportowany jest na któryś z silosów ekspedycyjnych albo od razu idzie na linię do pakowania, gdzie zaraz przejdziemy i zobaczymy, w jaki sposób pakowane są te produkty. Istnieje też możliwość u nas
wysyłania tego na specjalne silosy, które potem ładują bezpośrednio na beczkowóz. Na przykład jeżeli ktoś zamawia większe ilości, to może zamawiać to po 20 ton i beczką możemy to mu wysyłać. Ale to są już robione niestety nie dla gołębi rzeczy, tylko tam dla innych zwierząt. Przed pakowaniem oczywiście towar też jeszcze idzie na przesiewacz, który ma za zadanie odsiać nam wszystkie, że tak powiem, zbędne elementy, pokruszony granulat, żeby tylko dobry granulat znajdował się w workach. Ja tu jeszcze takie zadam pytanie, bo docelowo widzimy przed sobą komputer. Komputer, na którym tak naprawdę widzimy obrazki. Jakby tutaj hodowcy właśnie tak spojrzeli, to docelowo ten komputer pozwala nam, tak tu opowiedzieliśmy, skomponować idealnie dane wszystkie jakby, tak. Tu, no powtórzę, komponenty do całej karmy, tak? Tak, no w tym komputerze wprowadzone są receptury, oczywiście wprowadza się je ręcznie do każdego produktu i kontroluje, jeżeli są jakieś zmiany wprowadzane, a komputer nam zarządza tym, żeby one były odpowiednio naważone. Zaraz zobaczymy te wagi, w jaki sposób one ważą. Wszystko jest spięte tutaj w szafach elektrycznych, może zobaczymy, gdzie wszystko działa na zasadzie po prostu już jakiejś bardziej zaawansowanej elektroniki. W tych szafach możemy tu otworzyć, albo w tych szafach znajdują się takie urządzenia jak wagomaty. O, tutaj mamy wagomaty, może ja odsunę to krzesło i zobaczymy to z tej strony. Każdy z tych wagomatów zarządza każdą wagą, tak jak pokazywaliśmy, to jest waga 1000 kg, waga 300, waga 50, waga 40 oraz dwa wagomaty do płynów, które sterują, ile tych płynów się dozuje do mieszalników. To wszystko jest pospinane w odpowiedni sposób przez firmę, która automatyzowała nam ten zakład. Czyli w skrócie powiedzmy, jest to główny silnik. No jest to główne takie serce tutaj, tak. Naszej firmy. Druga taka szafa znajduje się też tam u góry na granulacji, która zarządza stricte samą granulacją. Tutaj zarządzamy bardziej, można powiedzieć, mieszaniem i przygotowaniem tej mieszanki takim wstępnym, albo przygotowaniem już gotowej mieszanki, ale w formie syfu. Teraz znajdujemy się w pomieszczeniu, które nazywa się kotłownią. Jest to tak naprawdę kotłownia, jest to taka nazwa potoczna, ponieważ jest tutaj, znajduje się wytwornica pary. To jest kocioł parowy o mocy 400 kW. Tutaj jest palnik, który napędza go. Palnik zasilany jest gazem, który jest podawany z butli tutaj naprzeciwko. Jest tutaj wiele rur, wiele zaworów. Wszystkie są pod wysokim ciśnieniem. Wszystkie muszą mieć odpowiednie certyfikaty. Razem jest to spięte elektroniką, która się tutaj znajduje i ona bazuje, ta elektronika czuwa nad tym, żeby ta para wodna powstawała i była dostarczana na linię do granulacji. Para musi być wytwarzana pod ciśnieniem 4 do 5 atmosfer lub barów, gdyż wtedy jest ona sucha. Nie może być to mokra para, gdyż podczas granulacji wytwarzałyby się nam bardziej takie kluseczki od makaronu niż twardy granulat. Sucha para ma to do siebie, że bardzo szybko przechodzi przez te rury, nie skrapla się i podgrzewa nam w odpowiedni sposób tą sypką paszę i ułatwia nam proces granulacji. Tutaj znajduje się odwadniacz i kolektor, który, że tak powiem, odwadnia tą parę wodną. Tutaj znajduje się stacja uzdatniania wody, gdzie zmiękczamy tą wodę dodatkowo przed, że tak powiem, transportem do kotła. Tu jest zbiornik wstępnego podgrzewania. Wszystkie rury są pocieplane, żeby było jak najmniej strat. Wszędzie są czujniki, które przeważnie są zdublowane albo nawet są po 3 sztuki, ponieważ jest to urządzenie wysokociśnieniowe i tego wymagają przepisy, że tak jak mamy tutaj czujnik temperatury, to są one 3. Jakby się jeden popsuł, zadziała drugi, jak jeszcze by się popsuł ten drugi, to jeszcze zadziała nam trzeci. A więc mam takie pytanie, panie Jakubie, jeżeli chodzi o docelowy punkt działania tej pompy, jest po co on zastosowany? Tutaj hodowcy na pewno będą się zastanawiać, do czego to służy, docelowo. Para jest takim technicznym, powiedzmy, tak samo jak prąd do napędzania silnika, to jest taki jeden, można powiedzieć, z elementów, który ułatwia nam granulację. Granulacja na sucho, bez pary, powiedzmy, przebiegałaby dużo wolniej, dużo trudniej. Matryce, które są używane, dużo szybciej by się niszczyły, a dzięki użyciu pary podgrzewamy najpierw, że tak powiem, ten towar, tą paszę umieszaną przed granulacją i dopiero później ona jest przeciskana przez matrycę, a przy wyższej temperaturze ta sprawność tego granulatura jest dużo wyższa. Dodatkowo para też higienizuje nam tą paszę,
wszystkie jakieś bakterie, nie bakterie też tak naprawdę giną w takiej temperaturze, gdyż no, przy temperaturze 160 stopni nawet przez parę sekund jesteśmy w stanie takie bakterie jak salmonelle czy bakterie coli od razu usunąć, że tak powiem, z naszych produktów. Znajdujemy się w tej chwili w strefie pakowania. Znajdują się tutaj dwie wagopakowarki. Jedną mamy tutaj, drugą mamy tutaj. Jest możliwość pakowania równolegle na dwóch liniach produkcyjnych i wtedy możemy osiągnąć wydajność około 10 ton na godzinę, czyli to jest około 500 opakowań na godzinę. Specjalnie poczekaliśmy tutaj na koniec produkcji, żeby można było sobie na spokojnie rozmawiać, żeby nie było hałasu i żebyśmy nikomu nie przeszkadzali. Jest to wagopakowarka, zakładamy tutaj worek, tak jak widać na filmie załączonym. Ten worek waży się, odpowiednia ilość produktu zadana przez komputer zostaje naważona, zostaje wprowadzony potem tutaj w prowadnicę, zostaje zagięty, zaszyty i przez ten pas transportowy tutaj wypchnięty na zewnątrz. I tak naprawdę to już jest końcowy etap, gdzie jeżeli mamy już zaszyty worek i wszystko jest spakowane, układamy to na paletach, potem produkt musi swoje odstać do następnego dnia, jeżeli jest granulowany, jest zawijany folią na streczarce automatycznej i transportowany dalej na następną halę do magazynu. Teraz znajdujemy się na magazynie produktów gotowych i komponentów. Na chwilę obecną stoją tutaj palety, które wyprodukowaliśmy specjalnie właśnie, żeby pokazać, jak produkujemy rzeczy dla gołębi. Tu jest karma pierzeniowa, której zrobiliśmy dzisiaj 4 tony i 3 tony karmy uniwersalnej Fit Plus. Specjalnie właśnie tak zaplanowaliśmy dzień produkcyjny, żebyśmy mogli zobaczyć, jak te produkty się u nas produkują. No, tak jak widać, no, odstoją sobie do jutra, zostaną ofoliowane, zostaną przewiezione na magazyn produktów gotowych, a w następnych dniach zostaną wysłane najprawdopodobniej już do klientów, bo zamówienia już powoli spływają na karmę, nawet pierzeniową, powoli już hodowcy się w nią zaopatrują. Wszystkim dziękujemy za uwagę, powoli będziemy już kończyć. Zapraszamy pod koniec lipca na kolejny odcinek wideorelacji, na którym, tak jak mówiliśmy, zaprezentujemy nasz najnowszy produkt, który wchodzi od jutra do sprzedaży, czyli granulowany probiotyk Avipro. Ta wideorelacja będzie odbywała się w naszym gabinecie weterynaryjnym w Barcinie, do którego też wszystkich hodowców zapraszamy. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.